Ja nie biorę odpowiedzialności za ceny benzyny, bo to nie jest decyzja premiera. To dlaczego pan obiecał paliwo po 5 zł w takim razie? No, mogę jeszcze raz powtórzyć. To po co było obiecywane? Może, mogę jeszcze raz to powtórzyć. Powiedziałem, że paliwo powinno kosztować w Polsce 5,19 wtedy, kiedy mówiłem te słowa. Miał pan tak uczynić. Jak pan będzie premierem, będzie paliwo tańsze. Poproszę kolejnego. Dzień dobry, Adrian Burecki, Telewizja Republika. Panie premierze, pod koniec lutego rozmawialiśmy, spytałem pana o ceny paliw na stacjach benzynowych. Odpowiedział pan, że pod koniec marca, do końca marca powinniśmy poznać, jakie działania będą możliwe, żeby te ceny były niższe. No to marzec minął, więc pytam, czy znamy już, jakie są te możliwe działania, czy w ogóle są? No i kiedy ta jedna prosta decyzja, żeby paliwo było po 5,19? No, wyzłośliwia się pan w sposób bardzo konsekwentny, ale tak, wtedy, kiedy to mówiłem, oczywiście i mogę to powtórzyć i proszę sprawdzić okoliczności, kiedy te słowa padły. Dokładnie wtedy, kiedy pan Obajtek jako prezes Orlenu bawił się cenami w zależności od tego, co się opłacało PiS-owi w wyborach, a co się nie opłacało, dokładnie wtedy benzyna mogła kosztować 5,19. Jak wiecie, o dobre 15-20% ropa podrażała w ciągu, na świecie, w ciągu tych 3 miesięcy. Są różne konsekwencje. Ja nie biorę odpowiedzialności za ceny benzyny, bo to nie jest decyzja premiera. Za taką odpowiedź, która powinna pana usatysfakcjonować, niech wystarczy ta informacja. W tym tygodniu poznamy nowego szefa Orlenu i ja będę jako premier oczekiwał, no bo po to państwo kontroluje takie spółki jak Orlen, żeby przedstawił natychmiast te propozycje, które zwiększą poczucie bezpieczeństwa i dostępności paliwa w Polsce. I mam nadzieję, że wywiąże się z tego zadania szybko i skutecznie. Tak jak powiedziałem, w tym tygodniu państwo poznacie nazwisko nowego szefa. To dlaczego pan obiecał paliwo po 5 zł w takim razie? No, mogę jeszcze raz powtórzyć. To po co było obiecywane? Mogę jeszcze raz to powtórzyć. Powiedziałem, że paliwo powinno kosztować w Polsce 5,19 wtedy, kiedy mówiłem te słowa. Jak pan będzie premierem, będzie paliwo tańsze. Poproszę kolejnego rozmówcę. Dzień dobry, Seweryn Lipoński, Polsat News. Chciałbym zapytać pana premiera, czy w kontekście wyniku wyborów samorządowych nie uważa pan, że błędem było niepołączenie sił z lewicą i czy w związku z tym bierze pan pod uwagę pójście do wyborów europejskich w jakiejś szerszej koalicji, tak jak to było w 2019 roku, a jeśli tak, to z kim? Nie podzielam opinii, że decyzje, jakie podjęły partie polityczne w wyborach do samorządu, że to były błędne decyzje. Każdy ocenił i dzisiaj po tych wyborach te słowa znajdują potwierdzenie w kolejnych decyzjach liderów. Każdy ocenił swoje szanse, możliwości. My jesteśmy koalicją różnych partii, a nie jedną partią. Jeśli pyta pan mnie o moją intuicję, no ja znam trochę wyborców Koalicji Obywatelskiej. Znam wyborców bardzo dobrze Koalicji Obywatelskiej i w Warszawie, ale na przykład na moim Pomorzu. I to nie jest elektorat, o którym ja bym powiedział, że to jest elektorat lewicowy. To jest elektorat różnorodny, ludzi z aspiracjami, to są tacy też ludzie ambitni. Na pewno jest to elektorat proeuropejski, na pewno taki zdroworozsądkowy, ale nie zawsze, nie wszyscy wyborcy Koalicji Obywatelskiej przepadają za bardziej takimi lewicowymi trendami czy hasłami. I zawsze jest ryzyko. Kiedy idziesz razem, jest ryzyko i kiedy idziesz osobno, jest ryzyko. Przecież ja nie ukrywałem, że od samego początku jeszcze, przed 15 października i przed tymi wyborami samorządowymi, ja zawsze jestem otwarty na tę ewentualność startu koalicji 15 października, bo wtedy to byłoby bardzo czytelne. Wszystkie partie, które tworzą rząd, te partie, które pokonały PiS, które wzięły na siebie odpowiedzialność za rządy w Polsce, mogłyby pójść razem do wyborów i wtedy oczywiście wyborcy nie mieliby takich dylematów, tak mi się wydaje. Ale jak państwo wiecie, decyzję, no na przykład Trzecia Droga poinformowała bardzo szybko i lojalnie, nie mam żadnych pretensji, że nie jest zainteresowana takim scenariuszem i każdy ma własny rozum. Każdy ma własne kalkulacje, ja to szanuję. Natomiast ja nie bardzo wiem, dlaczego wy ciągle mnie pytacie o to, czy nie żal mi tego wyniku
bo ja jestem zadowolony z wyniku Koalicji Obywatelskiej. Znaczy, nie wiem, na czym miałby polegać, wiecie, szczerze powiedziawszy, mój błąd. Kto miał jakiego typu kalkulacje? Z mojego punktu widzenia jestem szefem partii, która uzyskała najlepsze w historii wyniki w wyborach samorządowych. Nigdy wcześniej nie dostaliśmy tylu głosów. Odbiliśmy sejmiki, jesteśmy największą partią po tej stronie demokratycznej. To się potwierdziło, więc wybaczcie, ale nie zagram roli, którą niektórzy piszą, że jestem jakoś przygnębiony tym, co się wydarzyło w niedzielę. Naprawdę staram się tak bardzo trzeźwo oceniać sytuację, więc jak zauważyliście, ani w niedzielę, ani w poniedziałek nie udawałem, że jestem w euforii, ale też nie dałem sobie wmówić, że jest porażka, skoro jest wygrana. I to, że mamy właśnie 11 sejmików wojewódzkich, PiS został w 5, no to muszę wam powiedzieć, jakie bardziej materialne dowody są potrzebne, żeby uznać, kto te wybory wygrał, a kto te wybory przegrał. No, czytałem takie złośliwe komentarze, że PiS poniósł kolejne zwycięstwo i szuka winnych w swoich szeregach tego zwycięstwa, które poniósł. Uważam, że w tej złośliwości jest bardzo duża doza prawdy. Marszałek Hołownia chyba poinformował o Polski 2050 decyzji czy intencji, żeby raczej powtórzyć model wyborów samorządowych. I ja to też szanuję. Na 99% pójdziemy w takiej konstelacji jak do wyborów samorządowych. Wszystko na to wskazuje, ale my i tak będziemy chcieli już, bo nie ma czasu za dużo, my musimy zacząć rejestrować komitety, zbierać podpisy, więc to jest kwestia godzin, a nie dni, kiedy te decyzje ostatecznie jakby zapadną. Ale spodziewajcie się raczej takiego układu, jaki poszedł do wyborów samorządowych. Dzień dobry, Karol Badochal z agencji Reutera. W zeszły piątek wiceminister rolnictwa zapowiadał, że rząd planuje wydać około 2 miliardów złotych na skup nadmiaru zbóż z rynku. Chciałem się dowiedzieć, jaką formę będzie miała ta pomoc. Czy to będą dopłaty bezpośrednie dla rolników, czy fizyczny skup zboża? Jeśli fizyczny, to co rząd zrobi z tym zbożem i jakich zbóż to będzie dotyczyć? Nie ma decyzji w tej sprawie. Jestem umówiony na jutro z przedstawicielami resortu rolnictwa, przedstawią szczegółowe rozwiązania. Ja będę musiał mieć 100% pewność, że wydanie tak dużej kwoty, mówimy tu o 2 miliardach, bo takie informacje się pojawiły też w przestrzeni publicznej, że ta pomoc w rozładowaniu, no głównie rynku zbożowego, że ona przyniesie satysfakcję przede wszystkim polskim rolnikom. Ja dałem zadanie Ministerstwu Rolnictwa, powiedziałem to zresztą też protestującym, że jakakolwiek pomoc od państwa musi być skierowana wyłącznie do tych, którzy nie z własnej winy poprzez nadmierny napływ zboża i innych produktów z Ukrainy, więc nie z własnej winy znaleźli się w poważnych tarapatach. Znaleźli się w tych tarapatach, bo pan premier Morawiecki taką decyzję podjął w Brukseli o pełnym otwarciu granicy, zupełnie bez wyobraźni, że okej, to w Hiszpanii tego nie odczują, a nawet może się lepiej poczują, czy w Holandii, ale w Polsce to jest bardzo, będzie poważny problem. Będzie gwarantował, nie ma dźwięku. Ja mam głos donośny. Ale chodzi o to, żeby się jeszcze zarejestrowało. Jest okej? Okay? Możemy bliżej podejść do was, do mikrofonu. Czyli, że za głośno mówiłem, tak? Więc bardzo dokładnie jutro będę oglądał ten mechanizm, który i bardzo bym chciał, żeby pomoc publiczna, jeśli ma trafić, to musi trafić do tych, którzy zostali poszkodowani, a nie do pośredników, traderów, dużych firm transportowych. Wiecie, o co mi chodzi. Znaczy to mi nie chodzi o to, żeby na tych pieniądzach ktoś zarobił, tylko żeby te pieniądze trafiły do tych, którzy byli rzeczywiście najbardziej poszkodowani przez otwarcie granicy. Mam nadzieję, że też
pewien ruch na giełdach światowych, jeśli chodzi o ceny zbóż. I nasze działania, które w Brukseli przyniosły tę możliwość, i my skorzystamy z tej możliwości, aby ograniczać już zgodnie ze wszystkimi przepisami europejskimi napływ, nadmierny napływ produktów żywnościowych, nie tylko zboża, do Polski z Ukrainy. Będziemy mieli już narzędzia prawne, bo od czerwca państwo zgłosi tylko komisji fakt destabilizacji rynku i będziemy mogli podejmować decyzję o zatrzymaniu, embargo, etc. w zgodzie z Unią Europejską i będziemy naprawdę każdego dnia pilnie obserwowali, które z tych narzędzi będzie trzeba użyć. Nadwyżka zboża to jest najważniejsza, że to jest ten cel, na który chcielibyśmy spożytkować pieniądze, bo my musimy mieć też puste silosy i magazyny, więc pomoc najbardziej poszkodowanym, głównie na rynku zbożowym i przygotowanie miejsca na zbiory tego roku. To są te w tej chwili pierwsze potrzeby. Ale po spotkaniu z tym jutrzejszym z resortem rolnictwa resort przedstawi precyzyjniejsze już decyzje.